Wiesław Szczepański deklaruje swój start do sejmiku województwa wielkopolskiego. Kto jeszcze trafi na te listy? Oczekuję, że wszyscy radni wystartują z listy SLD ponownie, ponieważ nie mam zastrzeżeń do żadnego z radnych. Oczywiście z wyjątkiem jednej osoby, pan Zbigniew Ajchler, nie znajdzie się na liście kandydatów po tym, jak zrezygnował z przynależności do klubu. W związku z tym nie widzę powodu ponownego startu. W związku z tym to Rada Powiatowa 28 czerwca rekomenduje osoby do startu z listy SLD-UP. Moim celem jest stworzenie jak najmocniejszej listy. Chciałbym, byśmy w każdym okręgu wyborczym zdobyli dwa mandaty, tłumaczy Wiesław Szczepański. Tak jak zobligowaliśmy wszystkich parlamentarzystów do startu do wyborów europarlamentarnych, tak będę mobilizował wszystkie osoby, łącznie z osobami, które nawet dziś będą kandydowały na burmistrzów, żeby również one na tej liście się znalazły, dlatego że nie obawiam się konkurencji na liście, natomiast chodzi mi o to, żeby zdobyć jak największą liczbę głosów. Czeka mnie rozmowa z Jerzym Kulakiem, burmistrzem Gostynia. Chciałbym wiedzieć, z jakiej listy wystartuje, bo w poprzednich wyborach była to lista SLD. Rozumie jego, powiedzmy, zobowiązanie wobec Marka Siwca, którego był pracownikiem, którego funkcjonował, natomiast jako członek partii nie powinien dokonywać tego, co zrobił, czyli popierać Marka Siwca oficjalnie na stronach jednej z lokalnych gazet.